Witamy na dzisiejszych dniach Lublińca zespół Asymetria. Skąd nazwa zespołu? Asymetria, skąd nazwa? Ach, z pewnych przemyśleń było kilka propozycji, jednak wybraliśmy Asymetria. Nasza muzyka sama mówi o sobie, że jest taka trochę pokręcona i odwrócona. Jakie macie plany na przyszłość? Dzisiaj dni Lublińca, a co jutro? Tak jest, za tydzień gramy w Dobrzyniu Wielkim, koncert charytatywny. Mamy wysłane kilka materiałów na różne przeglądy, no i czekamy na odzew. Bierzecie skądś te klimaty, czy bardziej to jest coś, co was wyraża, co wy czujecie? Czy się nad kimś wzorujecie? Tak jak mówiłem, ta nasza muzyka jest mieszanką wielu takich gatunków. W tej chwili wszyscy się zastanawiają, jak nas klasyfikować generalnie. To jest miks takiego dobrego rocka, hard rocka. Teksty też dużo mówią o sobie, czyli generalnie mówią o życiu. Jesteśmy w tej chwili po nagraniu pierwszego materiału demo. Jest to płyta Prawo do bycia człowiekiem. Mamy 5 utworów. Wydaliśmy taką swoją własną płytę. No, w tej chwili z większych osiągnięć zakwalifikowaliśmy się do Antufestu w 2012 roku, właśnie teraz, do grona 65 zespołów. No, generalnie próbujemy, gramy, trenujemy i sprawia nam to na razie radość. Ile już razem występujecie? Tutaj, na tej imprezie, trzeci raz, w tym w składzie po raz pierwszy. Generalnie Asymetria w tym składzie gra od roku. Macie jakiś cel do osiągnięcia? Czy po prostu staracie się robić to, co chcecie? Powiem szczerze, tak jak to jest takie nasze motto, że gramy, ponieważ sprawia nam to przyjemność, a jeśli przyjdzie sukces, to przyjmiemy go z pokorą. Natomiast nie ma żadnej tam spinki, napięcia, że musimy coś generalnie osiągnąć. Po prostu gramy, bo sprawia nam to przyjemność. Czyli pierwsza płyta, ale nie ostatnia? No, na pewno nie. To może coś na temat zespołu? O, kilka słów właśnie. No jak zaczniemy od tutaj naszej wokalistki, to jest Kalina. Nasz, powiem brzydko, ostatni nabytek. No, mieliśmy kilka zmian wokalistów, wokalistek. W tej chwili od roku gramy z Kaliną. My jesteśmy bardzo zadowoleni, myślę, że Kalina również. Po lewej stoi Marcin. Miło mi. Nasz najmłodszy, notabene dzisiaj właśnie ma 18 urodziny, więc jest pełnoletnim członkiem naszego zespołu. Tutaj może od drugiej strony kolega Tomek Radlak gra na bębnach. To jest ta starsza gwardia, czyli starsi panowie, kolega Damian, gra na basie. Ja nazywam się Maciej, gram na gitarze, jestem autorem tekstów, a muzykę tworzymy my jako cały zespół. Generalnie, tak jak już wspomniałem, sprawia nam to radość i przyjemność i póki nam to będzie sprawiało tą radość i przyjemność, to tak długo będziemy grali. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej na Facebooku, gdzie można posłuchać sobie trochę naszej muzyki, naszych osiągnięć, gdzie żeśmy grali, co żeśmy robili, są tam też również nasze utwory. No i co, zapraszamy na kolejne koncerty naszego zespołu. Dziękuję. Czyli Lubliniec to głównie wasze miasto, stąd pochodzicie, tutaj koncentrujecie, a jeżeli byłyby propozycje gdzieś dalej, coś większego? Jesteśmy na to przygotowani. Także logistycznie jesteśmy przygotowani, tak jest. Jesteśmy, że tak powiem, na razie prawie niezależni finansowo, prawie wszyscy pracujemy, sponsorujemy na razie tą naszą imprezę i muzykę. Także generalnie jesteśmy gotowi na każde wyzwanie. Jeżeli ktoś by chciał usłyszeć Asymetrię w swoim mieście, to serdecznie zapraszamy.